Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Atarendil w 30 odcinku z serii Zagrajmy w Dark Souls Prepare to Die Edition. Pora ruszać dalej. Atarendil, czerwony pirmanta, czeka. No, na nowe atrakcje w świecie Dark Souls. Prawda, Sigmire? No ale zanim wyruszę, tak jak wspominałem, najpierw pewne czynności niezbędne do dalszej podróży. A jakże inaczej? Prawda? Jak tam z wami idzie? O! Drasnął mnie! Jakiś taki wolniejszy się wydaje, nieumarły. Jakie to było trudne na samym początku gry. A tam, no tak, czeka na mnie. Dobra, pokażę wam, o ile przeskoczę. Szkoda by było stracić teraz człowieczeństwo, jeżeli spadnę. Ale to ten handlarz, co przed wejściem do Blighttown sobie też siedział. Jak mu tam było? No nie pamiętam, ale skoro już tu wszedłem, to może... O, szczurka ubić. Nie zostawił żadnego człowieczeństwa, maluch. Jakie to smutne. Ale handlarka czeka z utęsknieniem, by coś sprzedać. No i wiecie co? Trzeba by było znowu wynająć tanie linie lotnicze i wyruszyć do Snagliego. Tak, porozmawiajmy. Oj, dawno. Tyle przygód mam do powiedzenia. Mchu? O, specjalnie dla mnie zerwała ten mech. Jasne, jasne. To miłe z twojej strony. Jest bardzo szczęśliwa, bo stałaś się nieumarłą. No i co? Kto jej zabroni? Dobra. Kamień oczyszczenia, nie. Pryzmat, nie. Kość wiodąca do domu. Faktycznie, może więcej tego. I tego. Po 5 chyba starczy. Chwilowa klątwa. Chociaż 4 mieć. Tam, gdzie zamierzam wyruszyć, a wy wiecie gdzie. Przez ruiny Nowego Londo. Może mi się to przydać. Nie wiem, czy znajdę. Raczej znajdę, ale... 4. Jak będzie... Jak już wykorzystam wszystkie, a nie znajdę innego w tamtych rejonach, będę musiał się wracać. Po 5. 5 tego, 5 tego. Nie korzystam za bardzo. Dobra, jeszcze kość wiodąca. 92 kości mogę kupić, ale nie. Kamień oczyszczenia nie, pryzmat nie. I dobra, tyle starczy, jeszcze 39 tysięcy. Może jeden poziom by się przydał. A ten handlarz, no jak mu tam było? Muszę przeskoczyć, żeby chociaż się dowiedzieć. No nie wymyślę, nie pamiętam, wypadło mi z głowy. No to ten na dole, co tam sobie siedzi po turecku. To może sprzedać pancerze, zestawy. Zobaczmy. W sumie nie wiedziałem, na co się zdecydować. Ale czy przeskoczę? To może, żeby niczego nie tracić, chociaż nie stracę i tak. Najwyżej człowieczeństwo. Tak się przygotowuje jakby... No i bardzo ładnie. I dlaczego wybrałeś takie oto miejsce? Co? Przy ognisku nie było fajnie? Hey, Shemai. I didn't expect to meet anybody here. I suppose great minds think alike, eh? Tak, tak. Aha,
Nie ma, jak masz na imię. Z Donald coś tam. Co ty masz? Główny klucz? Nie. Hełm mędrca. Jaki tu? O, Domnal, no. Ojczy... Nie! Oj... Hełm ze starożytnej krainy Zena, ojczyzny Domnala, handlarz... No, Domnal z krainy Zena. Co? Hełm Golema, właśnie. W zależności kogo tam pokonamy, on będzie miał zestawy. Tutaj widzicie zestaw Golema. Głowa żelaznego golema, strażnika starożytnej fortecy Sena, zabójcy bohaterów, którzy chcieli się dostać do Anor-Londo. Bez rdzenia pozostaje zaledwie kawałkiem żelaza. Może służyć jako dobra ochrona, ale jej wielki ciężar utrudnia odzyskiwanie energii. Zastanawiam się, w jaki on sposób... No, na elektryczność nie był, na błyskawicy. W jaki on sposób... O, hełm Ornsteina, zbroja Ornsteina. Fajnie. Ale na razie nie potrzebuję tego. W jaki on, ten handlarz, sposób pozyskał te zestawy? To ja pokonuję bossa, a ten jak gdyby nigdy nic, co? Bierze i... zabiera zbroję z niego? On mnie śledzi? No i się udało. Ale jaki rozpęd musiałem zrobić. Tutaj, tam, przebiec sobie. O tak. Jeszcze do André bym się przeszedł. Przeszedł lub... Skoro jest taka możliwość... O, siemano. Jesteśmy podobnie ubrani, ale ty cały zestaw nosisz. Teleportacja, tak. Parafia nieumarłych. O tak, o to chodziło. I lecimy. Teraz szybka podróż. Nie trzeba od... jednego miejsca do drugiego biec, myśląc, czy mi się tym razem uda, czy nie. No, nie można do północnego azylu, ale to nic takiego. A no tak, zmalowanego świata Ariamis. Fascynuje cię, mroczny żar, mroczna strona mocy, rzecz jasna, zostawiam. André, mroczny. Zobaczcie, jak przystawiłem mu katanę. Sam się na nie nadziewa. O, tutaj lepiej widać. Takie rzeczy. Okej, ale nie po to tu jestem, żeby się tak bawić. Przedmioty też nie. Coś powiesz ciekawego? I mówi to po fakcie. Już tam byłem. Ta-da! A ja wróciłem. A ja wróciłem. Mości. André. Dobra, co tutaj na plus 6? Zobaczcie, ile ma już. Może na czyste, ale na czystą broń już miał wcześniej. Może na boskie, może na mroczne. Tak, zakrzywiony miecz, tak? Dobrze mówię? Zakrzywiony miecz. Tego potrzebuję, z tego co pamiętam, by wykorzystać duszę Quelag. No i co? Wzmocnienie broni. Duży odłamek tytanitu. Aha! To co ja robię? I? A na plus 10 jeszcze 3 dużych odłamków potrzebuję, a później tylko wyruszyć do olbrzyma kowala. I będzie dobrze. Tyle rzeczy mam, ale nie chce mi się już... Nie dam się zabić. Spokojna twoja. Roszczochrana broda. Nowy poziom i tak jak mówiłem, zwinność. Niewiele brakuje. 58 poziom. Teleportacja, kaplica i do Snagliego. Może jeszcze uda mi się w tym odcinku, prócz takich przygotowań, podejść trochę
Usnagliego, co tam można oddać? Co ja właściwie mam? Tak. Biały mech, pamiętam wtedy zjadłem zamiast przekazać. Co tutaj mamy jeszcze? Ciasto z łajna na pewno. Co tu jeszcze? Tępiciel jaj na 100%. Słoneczny medal 1. Chyba, że wtedy dałem. Nie pamiętam. I jeszcze korona pustyni. Po to zatrzymam. Dobra, wyruszam. A ty sobie chrap tam frampt. I tak do ciebie nie zamierzam podejść. By zagadać. Ja się ciebie boję. Jesteś straszny. Podróż. Tak. Przeskoczę czy nie? Jajajaj, ale blisko i w panikę wpadłem. No co jest? No nie, no co to? O. Raz się blokujesz, raz przebiegasz. Aż sam się zastanawiam, czy to nie jakaś podpucha. Skul się. Ta, transport. Mój przyjacielu, kruku z najdłuższej podróży. Kruk? No dawaj, chodź. Give me. Give me koronę. Give me koronę. A ja tobie koronę. A ty mi co? Give me. Tylko dawaj. Pierścień przychylności i ochrony. Już jeden mam, to w sumie można nałożyć, a później wiecie co będzie. Zniszczy się. Albo oba naraz. Swing shop. Nie, rozpada się po zdjęciu. Dobra. Tylko jeden. Więcej tobie nie dają, nie myśl sobie. Że cokolwiek więcej ode mnie wysępisz, ty mały snagli, pewnie sęp. Tak, na pewno sęp. Give me. Daj mi czułości. Oj. Już daję tobie czułości. Jeszcze dam tobie coś. Dusz żadnych tobie nie. I waluty również. Jestem pazerny w tym przypadku, ale masz ciasto z łajna. A. To co tutaj? Ciasto z łajna. Cieplutkie jeszcze. Co tym razem? Give me. Demoniczny tytanit. Dobra, co tam jeszcze? Kolejna rzecz. Ciasto z łajna było. Tępiciel jaj. Takie owłosione, no. Trochę ten żołądź, czy co to tam. To może dlatego ciepło daje. Jajko do mnie mówi. No normalnie jestem zszokowany. Snagli jajko. No bo nie widać tu nic innego, tylko jajko. Smocza łuskam, dobra. Tak, tępiciel jaj. Ajajaj. I chyba tylko jeszcze zostało oddać to, bo biały mech już przekazałem. I wracam z powrotem. I to wszystko. Przygotowania do podróży zakończone. Give me. Nie wiem, nie przydadzą mi się te grudki i wszystko. Chyba, że przy nowej grze plus możliwe, że... A pokażcie coś. A nie, a gdzie ja przesiadywałem? U Andrea raczej. Dobra, no to już
lecę. Lecę, bo chcę. Przy nowej grze plus możliwe, że mi się przydadzą te grudki. Może będę sobie bawił się, grał sobie, przechodził bossów. Może inną broń się skupię. Na jakichś żywiołowych. Zamiast zwykłą broń po prostu. Tam na chwilę polepszać dzięki temu proszkowi. Ale przy nowej grze plus możliwe, że też będę nagrywał jakieś materiały. Na przykład może nie z całej rozgrywki, ale przy walce z bossem. Dlaczego by nie? $15 000, ale jeszcze jest coś. Córa chaosu, głębiny, nie, córa chaosu. Zaraz, grobowiec, komnata, gdzie... i tylko do cór chaosu mogę. Jeszcze jedno chcę zobaczyć. Taki oto odcinek. Dobra. Tam nic się ciekawego nie dzieje, na spokojnie, jestem tu tylko na chwilę. Szkoda, że nie teleportuję do tamtego też ogniska, nie ma jakiegoś wyznacznika. Zaraz, dobrze? Idę dobrze chyba. Tak, na pewno. Dawno już tu nie byłem. Jeszcze przybędę. Ale zależy mi na tym, by poczynić te przygotowania. A teraz mi zależy, by spotkać pewną osobę. A raczej dwie osoby. Walczyć nie mam zamiaru. A jak tam z tym? Przychylności. Zostawiam. I tak niewiele mam do wytrzymałości. Jeszcze nie rozdaję. Najpierw zwinność, większe obrażenia. O to w tym chodzi. Uważaj na atak. Tak, tak. Może i bym się obawiał ataku, gdyby naprawdę miał nastąpić, gdybym jeszcze nie pokonał bossów. Blightom, właśnie. Tak sobie w bagnie postoję. O. Od razu lepiej, szybciej. Czy ty tu jesteś? Czy ciebie tu nie ma? Jesteś! O to chodziło, tam też stoi, nie widzicie pewnie, ale... A mere undead. Yet you can see me. No oczywiście. Wcześniej nie widziałem. I am Quelana of Izalith. Jedna z sióstr chaosu. Quelana. You have a gift. Mięs. Chodzące mięso. Like Salomon. Salomon? Tak. Yes, of course. It should be expected. Very well. You shall be my pupil. Nie widać jej twarzy za dobrze, ale... You must give something up. Are you prepared to do this? I oczywiście, że tak. Kup przedmiot, modyfikacja. I accepted another pupil like yourself. Over 200 years ago, there was a man almost as bungling as you. In your world, he was called Salomon, the master pyromancer. Jestem tak paskudny? The rascal really made something of himself. A coś jeszcze? Pyromancy is the art of invoking and manipulating fire. But remember one thing. Always fear the flame. Lest you be devoured by it and lose yourself. I would hate to see that happen again. Czyli Salamana... Nie, chyba nie chodzi o Salamana. Tak. Modyfikacja płomienia. Może zmodyfikować do plus 15, a później jeszcze bardziej ognista sfera. Posiadam. Wielka kula ognia. Nie posiadam. Ognisty bicz. Wielki zapłon. Porozumienie z nieumarłymi. Czego potrzebuję najbardziej? Może burzę ognia? Ile slotów? Tylko jeden zajmuje. I wielka kula ognia. To by było dobrze, ale zobaczcie ile to kosztuje. 20 i 30. No luck. Well, but...
Nie pech, tylko do bankomatu podchodzę, jak widzisz. I tutaj proszę bardzo. 10, zaraz będę mógł kupić. Dobrze jest mieć bankomat w pobliżu. A raczej w kieszeni. A te po 5. Zapewne? Tak, tak, tak. Więcej, więcej. Give me, give me. Niczym snagli. Give me, give me. Wszystko, co mam, oddam. Nie będzie trzeba za często do niej tutaj przychodzić. Chyba, żeby ulepszyć płomień piromancji, to też. Muszę pamiętać o tym na przyszłość. Niby dusze bossów mógłbym wykorzystać. Ale czy będę z nich coś kiedyś próbował robić? Tego nie wiem, nie powiem wam teraz, na chwilę obecną. 70 tysięcy. Wciąż za mało. Trochę to zajmuje, wiem, ale sami widzicie, szczytny cel. I do 80 tysięcy. Te po 800 już nie ma prawie sensu. Teraz to gruba waluta ma lecieć, a nie? A nie drobnica. I proszę bardzo, 80 tysięcy posiadam. Tak, jestem. Zaczynajmy. Burza ognia. Tak jest. Wielka kula ognia. Tak jest. Czego nie mam? Ognisty bicz. Użycie 80. Wielki zapłon. Kula ognia posiadam nawet dwa razy, ale też kupię kiedyś. Ognisty bicz. Zapłon 8000. Zaraz. Jeszcze troszeczkę brakuje, jak widzicie. Żeby ognistą sferę. 4000. Poczekaj tu. Tak, idę. Jasne? Jasne, jasne. Jasne, a teraz poczekaj na mnie. Quelano. Ale one mają podobne imiona. Quella, Quelana, Quella, Quelana, Quelag, Quelana, Que... Widzicie, kto to tam biega. Tak jest. Mój mistrzu, co się dzieje? Dlaczego? Dlaczego mnie atakujesz, mistrzu? Proszę, nie rób tego. A czego ty próbujesz użyć? Piromancji. No tak. Koniec z tobą, wybacz, ale tak to musiało się skończyć. Oszalu. Jeszcze trochę brakuje. Trzeba by było pokonać kilka cudaków. I wtedy. Bo ile to będzie tutaj teraz? Za mało. Dobra. Jeden. Który chce na ostrze się nadzieć? Oj, bardzo dobrze. I do ogniska teleport, kaplicę i... O nie, to nie koniec. Jeszcze potrzebuję, jeszcze jeden. Albo dwóch. Chyba jeden, dobra. Dobra, już? 121 tylko. No gdzie wy? O. 8000. No i wszyscy. Takie czary piromancji. A teraz jak do niej powrócę, to tylko i wyłącznie... To tylko i wyłącznie, by ulepszyć płomień piromancji.
Miałby tu być od razu dostrojenie potrzebne. Wielka kula ognia, super, ale wzmocnienie zostawiam. Kula ognia, niska sfera, wielka kula ognia, 4, ale za to potężne czary. Znaczy potężna kula ognia. Najpotężniejsza kula ognia piromantów wyrzuca olbrzymią kulę ognia. Mistrz piromantów Salaman, zwany też na cześć tego zaklęcia wielką kulą ognia, wierzy, że piromancja zrodziła się z miłości do ognia. Osoby znające to zaklęcie zgadzają się z tą opinią. Burza ognia i jeszcze jeden slot dzięki temu się uaktywnił. Porozumienie z nieumarłymi? Nie, piromancja, tylko że będzie trzeba to trochę tak poustawiać. Ognisty bicz może. Wielki zapłon to 8. Piromancja tworzy w dłoni potężny olbrzymi płomień. Kpi z prostoty. Przez Quelanę smaga wrogów ognistym biczem. Dobra, niech będzie bicz. Pięknie to teraz arsenał wygląda. Bicz to taki chyba najsłabszy, nie licząc wzmocnienia, rzecz jasna. Czekajcie. Coś chciałem zrobić, ale co? Coś miałem zamiar uczynić. Już wiem, wybaczcie. Tak, fast. Wszystko jest na miejscu i jest na miejscu. No to bywajcie, ruszam do boju. Ruszam i co mi się przyda, tak. Jasne, że to mi się przyda. Kto co napisał? Spróbuj kopnięcie, tak, od razu. Żeby uniknąć, faktycznie tak jest. Żeby uniknąć sytuacji ze strażniczką ognia, to wystarczy go kopnąć i poleci. Lautreka, rzecz jasna. Mam na myśli... mówię o Lautreku. Kto jeszcze nie wie. Na wypoczynku. Sobie leży, patrzy. Hey, hang on. Tak? Is that... Tak, to magiczny żar. Not... What a... Please. I'm a craftsman of Vinheim. I'd go hollow. No dobra, to zostań pustym, nie oddam. Oh, really? I will forge a wicked master. A weapon to make a legend. Legend. Dobra. Bywaj, na razie to widzisz, spłukany jestem. Spłukany. No i moi drodzy. W sumie ruiny Nowego Londo. Ale zanim tam wyruszę, zakończmy 30 odcinek w tym miejscu. To był odcinek przygotowań przed dalszą podróżą. Wszystko się udało mi zrobić. Chyba o niczym nie zapomniałem. André odwiedziłem, Snagliego również, handlarkę, a nawet Quelanę spotkaliśmy i zakupiłem więcej piromancji. Teraz to będę szastał ogniem na lewo i prawo. O tak będę chodził, bez tarczy. Nie, no dobra, starczą. Ale dobra, 30 odcinek kończymy w tym miejscu. Mam nadzieję, że się wam podobał i rzecz jasna, zapraszam was. Nie odwracaj się, czerwony piromanto. Zapraszam was do kolejnych odcinków serii Zagrajmy w Dark Souls Prepare to Die Edition. Ta czerwony piromanta musi się pożegnać. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.